Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Harry'ego Pottera. Drugi już odcinek. Podchodzimy do Hermiony. Hermiona nas nauczy Alohomory. Gosh. Serio? To, że już Hermiona nas uczy, to jeszcze pół biedy, ale to, że nam daje punkty, to już z lekka przesadzili. Z tego, co pamiętam z książek, to tylko prefekci mogli ujmować i udzielać punktów uczniom. Ale dobra, niech daje, będzie więcej. Z czego mówię, jest taka prawda, że akurat, tak jak już wspominałem, z okazji pierwszego odcinka, to te punkty nam specjalnie nic nie dają, bo i tak zawsze ślizgoni będą mieli większą liczbę punktów niż my. Jak gdyby pozostaje nam tylko satysfakcja, że nas Hermiona pochwali. O, zawsze coś. Dwa sekrety, tak? Dobra, jeden już mamy. I mamy kartę. Dobra, zobaczymy sobie tę kartę. W ogóle chyba ostatnio nie sprawdzaliśmy karty. O, tu Merlin, tutaj. Dobra. No i kolejne sekretne przejście pewne za biblioteczką. Oglądali chyba Dextera. Też miał sekretne przejście za biblioteczką. Dawać fasolki. Zawsze coś. O, kolejny sekret. O, żaba. O, nawet mamy trochę. Mieliśmy uszczerbek na zdrowiu, więc przydała się. Dobra. O, kolejne. No, zazwyczaj tutaj są za obrazami i lustrami. Sekretne. Komnaty. I kolejna lekcja. Uczę się w tej szkole. Jak to w szkole w sumie? Mamy jakieś, może jakąś kartę? Kurczę, będę naprawdę się starać zdobyć te karty, ale nie obiecuję. Byście potem na mnie nie krzyczeli.
O, dwa kufry aż. A? Nie, to już nie może. A tu filtr jeszcze nie podniósł. Zwolnijcie. Today you will learn the levitation spell Wingardium Leviosa. Observe the correct Wingardium Leviosa symbol. Powinno być prosto, był taki prosty znak, ale. Then release the button. O no, właśnie na tym prostych często człowiek się wykłada. Może inaczej myszkę chwycę to. For Gryffindor. Try going slightly faster this time. Kurczę, strasznie mi ta ręka drży. Wingardium Leviosa! A dazzling effort, Mr. Potter. 10 points for Gryffindor. Try going slightly faster this time. Wingardium Leviosa! 95 będzie ciężko zdobyć. 15 points for Gryffindor. Let's continue with the lesson, Mr. Potter. A, 2% nam zabrakło. Oh dear, that was awfully close. No faktycznie niewiele. Ale gramy dalej. You may now enter the Wingardium Leviosa challenge to practice the spell. Follow me, Mr. Potter. Wingardium Leviosa on that statue, then move it onto that large plate. Właśnie też wam powiem, że właśnie nie będę się starać jakoś wymaksowywać, żeby tam wczytywać tą grę, żeby faktycznie zdobyć maksymalną ilość punktów. Raz, że tak jak już wspominałem chwilę temu, że to zupełnie nie ma wpływów do rozgrywki. Dwa, też chcę, żebyście widzieli, jak faktycznie gram w tą grę. Też nie o to chodzi, żeby cały czas powtarzać i pokazać, że o, Michu to potrafi grę przejść na 100%. Bo to jest nieprawda. O, skrzaty. Tam gnomy. Gwiazdkę. I zapis. Oczywiście standardowo Flitwick zostawił całą klasę. Poszedł z Potterem na lekcję, na wyzwanie. Filczowi przewrócimy standardowo. O. W ogóle Potter to jest naprawdę taka kultowa saga. Chyba, no może nie, ale chyba nie ma młodego człowieka, który nie marzył, żeby dostać list od Hogwartu. Ciśniemy w zbroję. Wingardium
to jest Potter. Dobrze. I kolejna gwiazdka nasza. I co tak opornie idzie? O. Co jest? O, gwiazdka to jest. Byśmy ominęli. Co to jest za otchłań tutaj, w środku zamku? I kolejny sekret. W ogóle tu są gdzieś napisane... Nie, nie ma nigdzie napisane. No, tu widzimy wynik. Oczywiście Slytherin zawsze ponad Gryffindor. Ale spokojnie, Dumbledore jest po naszej stronie. Ciśnie nam punkty na sam koniec. O, karta czarodziejów. Dobra, teraz sobie zobaczymy. Aha. Dobra, bo teraz muszę się zastanowić, co tu dalej. A tu jeszcze mamy. Czy tam? A nie, to jest lustro. To się odbija lustro, okej. No, krótki, krótkie to wyzwanie było dosyć. You've collected all the challenge stars. 20 points for Gryffindor. Now, off you go. Taki sek. Że trzeba Alhomora rzucić. Tutaj zgarniemy fasolki. O! O, mam jakąś informację. Hermiona musiała do nas napisać, bo sami byśmy nie wiedzieli, że trzeba iść na lekcję. Kolejny sekret. I kolejna karta.
A co jest Potter? No. Nie chciał karty. Jaka to karta? Znany teoretyk magii. Dobra. O! I Rytę. I Rytkę już znamy. Walczy z Rytkiem. Aha. No tak. Poradzimy sobie. No tylko jakbyś Potter jeszcze trafiał i Rytka, to był też sukces. Potter jak fruwa. Zdzielił mnie. Oj. Daliśmy radę jakoś. To jakiś jest sekret? Nie. Dobra, bierzemy żabę i idziemy. Hey Harry, do you have 25 beans for us? Za krzyk. We need the beans for some experiments. No, mamy. Found all the beans we needed for now. Here's a wizard card then. Hope you don't have this one yet. Thanks for helping us out, Harry. I kolejna kartka. Ulik. Znowu przypomnienie, że mam zielarstwo. No przecież idziemy. Hey Potter, do you like surprises? Malfoy's got a present for you. You better watch your step around here, Potter. Slytherins don't like Gryffindors. No, Gryffindor nie lubi ślizgonów, no i co? Dawaj fasolki, wiedźmo. Zaczynamy czytać. O, tu Malfoy się szwenda. Longbottom. Malfoy, co ja mówię? Oh, it's telling me we have herbology class soon. Oh, I almost forgot. Watch out for Draco Malfoy. I saw him sneaking around here just a moment ago. Wszyscy nam o tym zielarstwie przypominają. Potter jakiś jest, le? Nierozgarnięty? No w sumie... Szwędamy się po wszędzie, a nie idziemy na zielarstwo, nie? To jest też inna kwestia. O, jest karta. Właśnie chciałem mówić, że bez karty taki, tak schowane. Dobra, myślę, że mamy tutaj zapis gry. To skończymy sobie drugi odcinek. Oczywiście od razu zapraszam na kolejny, trzeci.
No i jeśli się podobało, to tam zasubskrybuj, zostaw łapkę w górę, daj jakiś komentarz fajny. Na razie, cześć.